Kierowca posługuje się prawem jazdy z Anglii, Niemiec bądź innego kraju Unii, ale spoza Polski. Kończy mu się świadectwo kwalifikacji i robi je w Polsce. Jakim dokumentem będzie się posługiwał? No to, pytanie jest trochę spłycone, a odpowiedź będzie dosyć szeroka. Bo szanowni Państwo, musimy się zastanowić, co chcemy uzyskać. Czy kierowca wykonuje te przewozy na terytorium naszego kraju? W ruchu międzynarodowym może również jeździć, ale jego firma ma siedzibę tutaj. I jeżeli on spędza w ciągu roku 185 dni w naszym kraju, to ma obowiązek wymienić to prawo jazdy na polskie. Tak by to wyglądało. Ale kiedy ten kierowca pójdzie do Wydziału Komunikacji, ubiegając się o PKZ, to te dziewczyny prześwidrują go wnikliwym wzrokiem, wezmą dokumenty, zadadzą mu kilka pytań i się okaże, że on nie może uzyskać karty kwalifikacji kierowcy, czyli dokumentu, który byłby poświadczeniem spełnienia wymagań artykułu 39a ustawy o transporcie drogowym, do prawa jazdy wydanego poza granicami kraju, tylko będą mu kazały wymienić to prawo jazdy na polskie. I są to te dwie ścieżki proceduralne. Albo uzyskujemy wpis do polskiego prawa jazdy, które wymienimy z tego zagranicznego, albo uzyskujemy kartę kwalifikacji kierowcy. Ona wydawana jest na 5 lat, ale jeżeli kierowca przychodzi, pokazuje paszport, się okazuje, że on już ma stałe miejsce pobytu w naszym kraju, każą mu wymienić. Polak, który uzyskał prawo jazdy gdzieś tam poza granicami kraju, albo uzyskał w Polsce, wyjechał za granicę i tam musiał wymienić, bo w Anglii to nie ma nawet 185 dni. Chcesz pracować w Anglii jako kierowca zawodowy? Proszę bardzo, wymieniaj prawo jazdy. Polskim nie będziesz się posługiwał. Musisz mieć angielskie. Większość krajów Unii Europejskiej tak do tego podchodzi, że trzeba wymienić to prawo jazdy, a my mamy termin 185 dni, czyli około 6 miesięcy. I później robi się właśnie taki proceduralny bałagan, że kierowcy nie wiedzą, co do końca zrobić. Być może, że wprowadzą w stan zakłopotania też panie w starostwach Wydziała Komunikacji, która w tym momencie, no, w jego ocenie może robić mu trochę pod górkę. Ale nie, ona będzie się trzymała przepisów. I albo staramy się o kartę kwalifikacji kierowcy, albo wymieniamy prawo jazdy na polskie, w którym uzyskujemy wpis kodu 95.